Witam. Dziś przedstawiam, jak dokonać prostych czynności napraw, serwisowania i wymiany w silniku Brick Straton 875 AX Series. Świeca zapłonowa mieści się tutaj. Aby ją wymienić, należy oczywiście zdjąć tę kapturę, tą fajkę i odkręcić ją za pomocą klucza 16 mm. Świeca jest jak to każda świeca z prawym gwintem. Aby ją odkręcić, należy odkręcać przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Tak wygląda świeca zapłonowa. Fabrycznie Brick stosuje świecę marki Champion, model RC12YX. I tą właśnie świecę polecam kupować. Nie oszczędzać na zamiennikach, świece zapłonowe są naprawdę tanie. Polecam kupić właśnie oryginał Championa, jeśli Brick go stosuje. Bez względu na to, jakie kto ma podejście do Championa, te świece pracują naprawdę dobrze. Więc polecam zakup tej świecy. Wkręcamy ją zgodnie teraz z ruchem wskazówek zegara. Filtr powietrza mieści się tutaj pod tą klapką. Aby się do niego dostać, należy odkręcić tą nakrętkę, również w lewą stronę. Tutaj mamy filtr powietrza. Filtr powietrza należy wymieniać co 25 godzin roboczych lub chociaż jeśli nie kosimy takiego bardzo zapylonego miejsca, chociaż go przedmuchać ciśnieniowo i wymieniać wtedy co 50 godzin roboczych lub co 2 sezony. Podobnie jak świecę zapłonową. Świecę zapłonową, wcześniej nie wspomniałem, również należałoby wymieniać raz na sezon. Myślę, że bez problemu można również stosować zamienniki tych filtrów. Nie musi być to koniecznie oryginał. Ważne, aby dbać o jego czystość. Brudny filtr sprzyja większemu zużyciu paliwa oraz mi przyspiesza proces zużycia się silnika. Można stosować 95 lub 98 oktanowe paliwo. Tutaj moim zdaniem jak kto woli, silnik ten bez problemu pracuje na jednym i na drugim rodzaju paliwa. Wlewanie oleju, spuszczanie oraz kontrola jego stanu, wszystko odbywa się za pomocą tego bagnetu. Tutaj mamy dwie dziurki, między którymi ma znajdować się idealny zakres oleju silnikowego. Poniżej jest on za mały, powyżej tej dziurki stan jest za duży. Do silnika wchodzi 0,6 litra. Upuszczanie tego oleju z silnika, jego wymiana odbywa się za pomocą tego bagnetu. Kosiarkę przechylamy w lewo, oczywiście na ciepłym silniku po pracy i olej wtedy nam wylatuje. Więc podstawiamy sobie jakąś bańkę. Odkręcamy tę miarkę i przechylamy kosiarkę na bok. Jest to taka sama wymiana jak w serwisie kosiarki, także tutaj nie ma czegoś takiego, że jest to domowy sposób. Ten sposób jest oczywiście w pełni dozwolony. I olej oczywiście na ciepłym silniku nam tutaj teraz wylatuje. Jeśli już jesteśmy przy tym, bardzo zalecam w silniku Bricksa dbać regularnie o to, aby nóż był wyważony. Silniki Bricksa bardzo nie lubią niewyważonego noża. Silnik się rozkręca, dlatego proszę nie oszczędzać na jego okresowym ostrzeniu i wyważaniu, gdyż przedłuży to nam sprawność tego silnika. Kosiarkę bezpiecznie można również przechylać do tej pozycji, również bez spuszczania oleju. Na przykład w celu odkręcenia noża taka pozycja jest w pełni dozwolona. Na czas pracy przy nożu oczywiście zaleca się zdjęcie przewodu ze świecy zapłonowej, aby mimo wszystko zwiększyć bezpieczeństwo tej pracy. Możemy sobie tutaj bezpiecznie teraz kręcić nożem, bez ryzyka odpalenia kosiarki. Olej nam w silniku się nie przeleje. Paliwo ze względu na to, że korek jest teraz na górnej pozycji, również się z silnika nie wyleje. Jest to pozycja bezpieczna dla tego silnika. Nie wolno tego silnika przewracać na drugą stronę, a więc na gaźnik, ponieważ zaleje się on olejem, benzyna będzie się wylewać. Na tą pozycję można, na tym drugą nie. A teraz jaki olej należy zastosować? A więc producenci są różni. Tutaj na przykład najtańszy olej na rynku, olej produkcji NAK, można go kupić już gdzieś za 10 zł za 600 ml. Nieco droższy Orlen Oil, również tutaj akurat butelka litrowa, około 15 zł za 0,6 litra. Producentów oleju jest dużo, również silnik Bricksa ma swój markowy olej w takiej czarnej buteleczce ze swoim logo. Tutaj kwestie producentów no, zostawiam już do wyboru według uznania. Najważniejsze jest, aby olej poznaczał oznaczenie SAE 30 10W30, tak jak widnieje to na tym oleju i na tym. Olej ten można zakupić w Husqvarnie, w Stilu czy też w markecie, który sprzedaje kosiarki. Wystarczy buteleczka 0,6 litra, do tego dużego silnika nie wchodzi więcej niż 0,6 litra. Jeśli jest on w pełni sprawny, żadne dolewki tego oleju nie są potrzebne, a więc ten olej w pełni wystarczy. Dla jeszcze skuteczniejszego upuszczenia oleju należy kilkukrotnie postawić kosiarkę i przechylić, aby ten olej wyleciał ze wszystkich kanałów. Jeśli ktoś najbardziej dokładnie chce spuścić ten olej, zalecam ustawienie tego silnika pod kątem. No niestety ten silnik jest w dużych kosiarkach, więc ciężko będzie dokonać tą operację, ale no, pokażę to teraz, jak powinno to wyglądać, najdokładniejsze upuszczenie tego oleju.
widać silnik na boku już pokapywał, także wydawało się, że olej się kończy. Podczas przechylenia go pod skosem olej zaczął wylatywać bardziej. To jest wszystko za sprawą tego, że ten bagłenet jest zrobiony nieco niedokładnie, że on nie jest maksymalnie tutaj na tej bocznej ściance, tylko jest nieco głębiej skowany pod kątem i olej może nam się właśnie zatrzymać w tym miejscu. Po spuszczeniu oleju, olej uzupełniamy właśnie tym miejscem, na bieżąco kontrolując jego stan za pomocą bagnetu olejowego. Wykonując okresowy przegląd, jak właśnie wymiana świecy, wymiana filtra, zalecam również, bez ryzyka utraty gwarancji, zdjęcie tej zapalarki poprzez odkręcenie trzech śrub przez nakrętek na klucz 8 mm, zdjęcie tej górnej pokrywy i przedmuchanie tutaj wszystkich tych kanałów na cylindrze oraz głowicy, najlepiej sprężarką. Tutaj często się zgromadza brud w tych skrzydełkach, a jest to chłodzenie silnika, które również sprawia, że silnik nadmiernie się zużywa. Jeśli wjedziemy w większą trawę, możemy go po prostu przegrzać. Jest to prosta czynność, jeśli mamy w domu kompresor, bardzo łatwo tutaj jest to przedmuchać. No, oczywiście wtedy niech będzie przykręcony filtr powietrza, aby do gaźnika nie naleciał brud. Z innych rzeczy, które można dokonać tutaj pod tą pokrywą, jeśli mamy rozrusznik elektryczny, możemy tutaj na ten ślizg, na ten ślimak psiknąć jakiegoś środku smarnego, aby pracował lżej. Można również tym samym preparatem psiknąć tutaj na gaźnik w okolice tych przepustnic, co usprawni ich pracę, sprawi, że będą płynniej pracować i zmniejszy zużycie systemu Ready Start, który również znajduje się na gaźniku. Profilaktycznie można wymienić również tą sprężynę co jakiś czas, raz na 3 lata. Tutaj znajduje się sprężyna od regulatora obrotów. Ona z czasem traci swoją siłę i silnik potrafi skakać po obrotach, lekko w górę i dół, lekko przerywać. Sprężyna ta nie jest droga, można ją profilaktycznie wymienić. Wymiana jest również dość prosta. Czasem wystarczy po prostu zdjęcie samej pokrywy i filtra. Jeśli ktoś mimo wszystko nie będzie w stanie się dostać, można odkręcić te dwie śrubki od gaźnika i bez problemu się dostaniemy. Tak, nie powinienem może tego mówić, ale tą blaszką możemy regulować obroty silnika. Jeśli naciągniemy mocniej tą blaszkę, naciągniemy mocniej sprężynę, kosiarka będzie miała nieco wyższe obroty. Jeśli na przykład kosiarka nie potrzebujemy, aby miała tak duże fabrycznie ustawione obroty, starczy lekko podgiąć tą blaszkę w stronę gaźnika i obroty te się zmniejszą. Są to wszystkie prace, jakie należy wykonać przy tym silniku. Nic więcej tutaj nie podlega wymiany, nie ma tutaj filtra oleju czy też filtra paliwa. Zatem to wszystko wystarczy. Prace te wykonywane regularnie znacznie przedłużą trwałość silnika. Można je wykonać samemu, nie trzeba tego zlecać żadnemu wyspecjalizowanemu serwisowi. Nie są to skomplikowane czynności, z którymi z pewnością sobie poradzimy. Dziękuję.